Dobra, idzie to, chyba idzie. Kurde, jak gutka zaczynam. Witam wszystkich widzów w niedzielę. Ale który dzisiaj jest, to wam nie powiem. Nie popatrzyłem się w kalendarz. W każdym razie witam was wszystkich w ostatnią czerwcową niedzielę roku 2022 o godzinie 5:30 rano. Z lasów czarnoleskich, które też można nazwać lasami chybskimi, lasami kiczyckimi, skoczowskimi, jak zwał, tak zwał. Nieważne. Ważne jest co innego. Są sytuacje takie, że są najważniejsze. I przed 3 dniami dowiedziałem się też dzięki Gazecie Czechowickiej o sytuacji pewnej dziewczynki z Chybia, niespełna 3-letniej Zuzi, która potrzebuje pomocy. Dostaje tą pomoc od swoich rodziców, ale wiadomo, że w takich sprawach potrzebna jest także pomoc nas wszystkich. Za chwilę opowiem wam o szczegółach. Pamiętacie może zakończenie sezonu rowerowego 2021, ostatnią rajdę. Wtedy też mieliśmy taką prośbę do wszystkich ludzi, którzy będą oglądać ten film, o wsparcie dla chorego dziecka. W tym wypadku chodziło o zespół Klinefeltera. To było dziecko mojego kolegi ze szkoły. I tutaj, w tym wypadku, tym dzisiejszym, także jest mowa o moim koledze ze szkoły. Tyle, że nie z Miliardowic, a z Czechowic Dziedzic. Tak, no to jest Zalew Goczałkowicki. Tam gdzieś za tym lasem jest Chybie. Tam jest Łąka. Tutaj już jest Goczałkowice. Las jest w Zabrzegu. I słuchajcie, jest taka sprawa w tych oto pięknych okolicznościach przyrody. Powiem wam szczegóły, jeśli chodzi o to wsparcie. Generalnie rzecz biorąc, dziecko urodziło się po 39 tygodniach wyczekiwanej ciąży z wagą 3300 gram i wzrostem 53 cm i otrzymało maksymalną ilość punktów w skali Apgar. Jak ktoś ma dzieci, no to wie, co to znaczy. Nikt nie podejrzewał i nic nie wskazywało na to, że jej rozwój będzie prawie w pełni zaburzony. Mijający czas zaczął ujawniać, jak bardzo nasza córka odbiega od swoich rówieśników. Tutaj mówią o tym rodzice. Rozpoczęta diagnostyka, szereg wykonanych badań i obserwacji oraz wizyty kontrolne u wielu specjalistów wykazały deficyt wzroku w pierwszych 3,5 miesiąca życia Zuzi. Opóźniony rozwój wzroku, zaburzenia rdzenia, widzenia odśrodkowego, wady wzroku, zez rozbieżny, naprzemienny z przewagą oka lewego, nadwzroczność oraz zaburzenia neurorozwojowe i obniżone napięcie mięśniowe spowodowały u córki opóźniony rozwój psychomotoryczny, zaburzenia rozwoju mowy. Ponadto zdiagnozowana wada odśrodkowego układu nerwowego w postaci pogrubionej kory mózgowej przy zakręcie prehikampa, gdzie odbywają się procesy odpowiedzialne za pamięć, świeżą i zdolność uczenia się, powoduje, że córka wymaga wielomiesięcznych powtórzeń, aby przyswoić sobie jakiekolwiek nowe umiejętności i wiedzę. Zuzia żadnej z umiejętności, jakie posiada, nie nabyła samodzielnie. Każda czynność wymaga wielomiesięcznych powtórzeń.
Ponadto u Zuzi zaobserwowany został brak oczekiwanego rozwoju fizycznego. Zuzia nie rośnie. Nadal prowadzimy diagnostykę również w tym zakresie. To wszystko sprawia, że rzeczywistością naszej córeczki zamiast zabawy z rówieśnikami i eksploracją otaczającego nas wszystkich świata stały się regularne wizyty w specjalistycznych gabinetach oraz zajęcia z szeregiem terapeutów. Pełni nadziei zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc dla naszej córeczki, która wymaga stałej, wielokierunkowej terapii i kompleksowej opieki specjalistów, aby mieć szansę na dalszy rozwój i tym samym wyrównanie różnic rozwojowych. Każdy Państwa gest jest realnie przyczyni się do poprawy zdrowia i sprawności naszej córeczki. Dlatego też za każdy z nich prosto z serca dziękujemy. Rodzice Zuzanny i jeszcze też można dodać, że Zuzanna posiada swoją stronę na Facebooku. Także będą się Wam wyświetlały numery konta, na które można przekazać no jakąś tam formę pieniężną. To jest bardzo ważne dla tego typu różnych problemów. No i powiem tak, no, że teraz wiele razy mówi się o pomocy, o różnych tego typu sprawach, dlatego też warto pomóc. Warto nie być obojętnym, bo nawet jeżeli ktoś nie ma własnego dziecka, tak jak ja, to nie znaczy, że trzeba być oziębłym i nie patrzeć na te problemy w ogóle. Są też na świecie inni ludzie, którzy mają też swoje problemy i też trzeba to widzieć. Jak już wspomniałem, dowiedziałem się o tej sprawie z artykułu w Gazecie Czechowickiej, gdzie opublikowali dość obszerną relację. Tam głównie wypowiada się w tej relacji mama tej dziewczynki, ale no tak się składa, jak już wcześniej powiedziałem, że miałem okazję poznać tatę tej dziewczynki. Chodziłem z nim do szkoły. No i pamiętam, że to był zawsze bardzo fajny gość. Taki pozytywnie zakręcony, taki z jajem. No, były jaja w szkole, to fakt. Dlatego resortówkę zawsze fajnie wspominał. No, szłoby dużo opowiadać. Bo. Generalnie rzecz biorąc, on też do mnie przyjeżdżał. Pomagałem też w nauce. No i tak jakoś się to wszystko skończyło, ale dzisiaj mamy media elektroniczne, mamy różnego rodzaju formę kontaktu i dlatego też jest to ważne, żeby wspomóc to dziecko. Wiadomo, że jest też mnóstwo innych problemów. Są dzieci dużo bardziej chore, które wymagają też wsparcia, ale na każdy taki artykuł, czy na każdy taki, może nie gest, ale problem, ciężko to w ogóle nazwać, trzeba odpowiadać i dlatego też ja na swoim kanale nigdy nikomu nie mówię, żeby mi jakieś tam patronajty dawać czy coś takiego na wsparcie kanału. To jest nieważne w takich sytuacjach i w ogóle nie żadne wsparcie kanału na YouTubie nie obchodzi. Uważam, że lepsze jest właśnie tego typu wsparcie ludzi, którzy naprawdę tych pieniędzy potrzebują, bo tutaj się rozchodzi o zdrowie małego dziecka i to jest w tym wszystkim najistotniejsze.
Ależ tu jest fajnie. Proszę, jest pomnik mieszkańcom Piasku, uczestnikom powstań śląskich 1919-1920-21 walczącym o polskość Śląska. I mamy Polsko i Śląsko Fana i jeszcze jakoś lokalno. To co tam słychać, to zapowiadany cud będzie. Piasek to też jest miejscowość, w której jest mój szkolny kolega Michał, który też z nami czasem jeździł na rajzy. Hotel dla owadów jest. Znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Z pozoru wygląda ono na niezbyt ciekawe, ale jeśli ktoś kojarzy, to znajdowała się tutaj kiedyś baza wojsk rakietowych. Tutaj, tam dalej już nie będę szedł za bardzo, tutaj był garaż. Tak, tutaj był garaż. Ten plac, ten budynek jeszcze tutaj niedawno stał. Rozwalili go. Właściwie to powinienem się tam trochę przejechać. Popatrzeć na ta baza. Nie będę tam może wchodził do niej, ale popatrzeć, czy to tam jeszcze stoi. I rzeczywiście ten napis tutaj PLES, czyli Pszczyna HH 11, 11 wiek. Hochelberg Fürstenstein. Po niemiecku czytać nie za bardzo umie. Zuma Ndemken. Rzeczywiście bardzo ciekawy pomnik. Co ciekawe, on jest z kamienia faktycznie. Ples, ale ples to jest na 100% pszczyna. Tak. Tutaj też jakieś napisy. U góry żadnych napisów nie ma. Z tyłu też nie. A czy tu z tej strony są? Nie, też nie ma. Ślady po kulach są jedynie. Prawdopodobnie. No skoro jednostka wojskowa tutaj była, no to trudno się dziwić. Pomnik jest ze 3 metry wysoki. Ewidentnie ślady po kulach, no, czasów wojny. No, pamiątka przeszłości. Ples, czyli pszczyna po niemiecku. Widać są jeszcze pozostałości asfaltu tutaj zrobionego na drodze spływ. Ależ to tu zarosło. No jeszcze stoi. Były garaże jakieś. Jeśli chodzi o film z tego miejsca,
Tutaj to jest już film. Jakże tam wchodził. Dzisiaj tam nie będę wchodził. Pojadę dalej. Nie żeby się bał. Ale po prostu mi się tam za bardzo nie chce iść. Była jakaś ubikacja. O kurczę, ale to tu zarosło. Jak tu jest gdzie? Jakie były długie garaże. Dobra. Na jesień trzeba będzie przyjechać. Zrobić eksplorację. Urbex, o tak to się nazywa. I może dać znać rządnemu przygód. No, fajnie by było, tylko że tu ma mało zwiedzania, kurczę. Kiedyś było więcej, bo jeszcze były koszary, ale lepiej nie wchodzić. A, spokojnie można wyjść. Ale ja dzisiaj nie wchodzę. Głosuj na Jarka. Czechowice to nie są eksploratorzy ci, co tutaj to popisali, te ściany. A, głosuj na Brauna też pisze, no proszę. Nawet ktoś tu coś polił. Lepiej nie wchodź. Także no. Wygląda trochę mrocznie, ale spokojnie można wejść. Jeśli ktoś jest ciekawy, co tam się w środku znajdowało, odsyłam do jednego z moich filmów. Wtedy, że tam wchodził i nagrywał w środku. Dzisiaj tego robić nie będę. Poza tym tam się idzie nieźle zmazać, więc nie chciałbym być ucioprany. Pokazałem wam tylko w taki sposób, że jeszcze to jest. Oj, trzeba uważać, bo to są pręty. Że baza rakietowo jeszcze tutaj istnieje, chociaż tak biorą wszystko to zaraz. To być może całkowicie to pochłonie natura. Jeszcze w latach 90. 2000. to tu bodajże funkcjonowało. Dobra, ale my jademy dalej. Na eksplorację urbexową tutaj pójdzie jeszcze poczekać, aż będzie jesień. Krzoków nie będzie, tak samo z granicą prusko-austriacką. Więc cierpliwości. Tak, to już jest okolica Suszca. Tutaj wyraźnie widać teraz po lewej stronie, jak droga była kiedyś zrobiona z bruku. Trochę źle się po tym jedzie. O, teraz wjechałem na ten bruk. Wiadomo, że się trochę źle jedzie. No ale tak kiedyś robili, za czasów cięcia pszenicy. Kurde, zeżarłeś jakiegoś owada. Jedzie człowiek z otwartą gębą i żre owady. A ja wyjechał teraz. Moim zdaniem powinno się jechać tam. Jest kierunek Suszec. Dobra. Suszec. Będziemy jechać tam Żory, nie? Na Żory.
No to jestem w trochę takim patowym miejscu. Koło Suszca zajechałeś do tej linii kolejowej, tutaj do tej bany z Pszczyny na Rybnik, tudzież też na Żory wcześniej. No i generalnie rzecz biorąc, jakoś mi się nie uśmiechło, co tam jechać dali prosto. A jazda po tych glajzach tutaj w ogóle nie wchodzi w grę, bo jest to czynne. Tutaj więc cugi jeżdżą. Tym bardziej, że też tu są winkle, więc nie ma mowy o jeździe tym torowiskiem. Więc trzeba się trochę wrócić. No proszę. Jakaś druga kolor w sumie minęła. A ja jestem w Suszcu. Przypadkiem, że wjechał na jakąś stacja Suszec kopalnia. Tak jak się też domyślał, że tu coś takiego będzie. Na Pszczyna jedzie to co jedzie. 18:44, 16:09, 9:27. A, to jest chyba to Twin Peaks. To Żorach. Miasteczko Twin Peaks. W Żorach. Ale jeszcze jest otwarte. Obejrzymy. Kasy. Salun nawet jest. Salun. Wtedy taki godzik do zachodu. Jest droga 81, czyli mieszkanka. To są Żory tutaj. Tu jakaś bana kiedyś była. Czemu? Po tym, żeś to tutaj rozpoznał. I to tu szło kajś. Ulica Gichta. W Żorach jada w kierunku tak zwanego Pojezierza Palowickiego. Jeszcze widać droga z takiego bruku. Miejsce pamięci województwa śląskiego. W lasach zabrania się, jest regulamin. Także nie tu kiedyś był, ale jest niebieski szlak turystyczny. Także to są takie zielone płyta śląska. Mnie zainteresował ten wał i te słupki. To mi się skojarzyło, że takie słupki to zazwyczaj koło przejazdów kolejowych. I myślałem, że ten wał to jest nasyp kolejowy, a okazuje się, że nie, że tutaj szła bana. Tu, tędy była kolej. Jeszcze samo potwierdzenie tego. Jest jeszcze kąszczek glajzy. Jeszcze logry tam widać. Ciekawe, jak to szło. Tam co się widać, jakoś budowla. Dalej po jeziorze Palowickie. Czyli początek jego. Zakaz w tym. Silnika i wódka z rzeką. Drugiego jest. O. To jest nie wiadomo co, ale wie, że już kiedyś był.
wichra. To jest po jeziorze Palowickim. To są stawy, nie jeziora, ale nazywają to po jeziorze. To są takie zielone płuca śląska tutaj. A tu są szlaki. Ja jadę z Odnym Czerwonym. Tak kiedy jeszcze raz. Tego tu jest dość sporo, a jest dopiero 10 rano. Kurde, co tu jest? Paryżu 11 km na Leszcie. To jest też protest, żeby nie budowali kolei szybkich prędkości. Nie rozumiem tego za bardzo. Co oni chcieli przez te stawy to robić? No na pewno nie. Może po tych nieczynnych glajzach. Ale skoro były glajzy, no to nie rozumiem, po co protestują. Kolej była, to powinna wrócić. Powiem wam, że jest tu taki piasek, a i ja już mam nawet problemy z jechaniem. Piosku pełno. O. Ciężko się jedzie jak diobli. Ale fajne miejsce. Widać na mnie jak pisto. Nawet zrobimy, żaby czekają przede mną, a ja już nic nie zrobię. Zobaczcie, same pioski, woda czysto, tam lilia jest. To jest ten czarny, zesrany Śląsk. Dziesięć kilometrów już mam. Fajna sprawa. To jest ten sam stop, co w poprzednim ujęciu. Piękności, piękności. Pojechać do Palowic. Tutaj mamy jakiś taki ciekawy obiekt. Jakiś pałac moim zdaniem. Ale wygląda na to, że jest opuszczony. Ale dach ma w dobrym stanie. Ktoś to tu widocznie zrobił ten dach, rynny są. Tam już jest lepszy budynek. I tu jest taki park koło tego. Także prawdopodobnie to z tym jest związane. Tam jest OSP Palowice. No, wyremontować to i zrobić jakąś restaurację albo hotel. W tym momencie wyjechałem z Palowic, że jadę w kierunku Pojezierza, ale innym drogiem. Jechałem z drogi z Palowic na Szczejkowice. Jadę oznakowanymi szlakami rowerowymi. Czemu to tu jest powypuszczane? Jedę jakimś żółtym szlakiem rowerowym. Albo ta kosusza jest, albo wypuścili. Wszystko to tu jest po prawej stronie powypuszczane. Ale myślę, że tu woda będzie na mapie widać.
To jest woda, to wszystko zarośnięte, powypuszczane, ani śladu wody. Co tu się stało? Tu jedynie teraz, bo po prawej stronie widzę jakąś wodę, ale to jest ta woda, którą już widział. Tak się składa, że zamykam tutaj taką pętelkę. Ja rozjadę na zbudowanie szlaku, tu są te lilie wodne. Oglądałem tu wiele filmów z tego terenu po jeziorze Palowickiego. Fajna sprawa, widać to zarośnięte takimi suwarami. Żadnej wody nic nie widać. Szkoda. W sumie to ponad jak ustawy były zrobione i teraz tu natura już przeszła. A tu już woda widać. Pięknie, pięknie. Po prostu bajunia, jakby to klasyk powiedział. O, teraz jest. Teraz jest bajunia. Ja chciało wskoczyć do tej wody, ale nie wolno. No przepięknie tu jest. Jest pięknie, jest pięknie. Ja już jadę w tej chwili w kierunku Rybnika. Zielonym szlakiem ze Suszca jadę cały czas praktycznie. Nawet nieoczekiwanie ten szlak się przejadę. Także fajna rzecz. Żyję się na Rybniku. Jest cudnie. Teraz mi się przypomniało to miejsce. Ja tu był z wujkiem Rumkiem. I on tu tak gwizdał, śpiewał i my sami jechali w ta struna. Przypomniał mi się to miejsce się mi przypomniało. I z tego co pamiętam, to tam będzie bunkier. Front, Żorsko Grupa Operacyjna. A więc ryba się wraca, ryba musi to wyjść. Okolice Palowic. Ja. Sól polowy 30 metrów od Polski. Budowany przez cywilów. Budowany przez cywilów, bo on jest grubsze ściany niż normalnie, bo w wyniku można na boku tak sól, no on jest krótszy. A ten jest cholernie gruby. Same fundamenty mogą się przyjść na dół. Niedawno by wiele. Dwa tygodnie temu by byli w Czechach, nie na tych. Ja. Kaj, na Drakowicach? Ja. A tu mieszka się przejedź. Ale to już nie na kole, na aukę. Bo tam na kole to teraz daleko. Jakbyś jechał droga z Ostrawy na Praga. Wygląda na to, że żeby dojechał do tego bunkra. Na żwace.
Tak, to jest to miejsce. Są te okopy. Co oni to tu wtedy robili. Tak, my się tu wtedy trafili z tymi chłopami. Taki festyn tu był. Oni się nazywali Żorsko Grupa Operacyjna. Chcesz, żeby telefon opowiedział ci o tym miejscu. No, taki są jest Zaporze Goczałkowickie. Nie widzicie tego. Ale oni to tu dbają o ten bąkiel. Kopy. Kopy rozwalone. No pięknie. Warto tu było jechać. Jeszcze wtedy, że miał taką okazję, jeden mi tu nawet flinta dał do ringi. Taki przebierańce tu były, to Żorsko Grupa Operacyjna była. Bez to jak to było to będzie wiedział, to jest na kulki, na ASG. Przerobione. No nie, to jest oryginały. Oryginały na ASG. Na kulki. Ten sąsiedni kłopot z tego powodu. A z tego kłopotu nie ma, bo to wiesz, to jest legalne. To jest legalne. Tamten miał... No to jest to samo, co to. Niby nie używano, ale... A to mu podano, a to mu stał. Ale Kaś pod Poznaniem... Paczewiek kosztuje 10 zł. To jest roz. Druga sprawa, na Heliu, złożenie drobne, bo tam nie ma ani policji... Drugą sprawę, za ruczkę musi sobie chwycić. Za ta drewniano. Nie, ta druga. Może jeszcze jedna. O. I tam jest wszystko, co chce. Okres drugowojenny, pierwszowojenny, międzywojenny. Region Wleś, proszę powiedzieć. Ciebie to ponoć, to albo przy panu... Tam na środku tego jeziora. Ja. Identyczny jest w Zaporze Goczałkowicki. Tak. Szczerze powiedziawszy, ja nie wiedział, że to tak. Jeszcze co wam powiem, to mnie się zdawało, że tutaj były chyba tory. Kajś. Tu jest ulica Kolejowa, także prawdopodobnie już nie ma śladu po tych torowiskach. Więc... Ale prawdopodobnie one tutaj były. Ulica Kolejowa to coś świadczy o tym. Tak, tu była kolej. Tu była kolej. Zgadza się, jest na sypie kamienie kolejowe, tam już jest autostrada, czyli po naszym autobana, Bursztynowo. Było się, było. Nawet z piekar się tu jechało tym autobanem. Продолжение следует...
Teraz to chyba w ogóle nie widzę. Uznałem, że jednak nie będę jeść w tym bistro nad stawem. Ja tam był się podziwać, tam jakiś motokros jest. Ale tam były no zapiekanki, jakieś podwogi, kiełbasy z grilla, wóz z grilla. No więc no ja jednak wolę zjeść teraz łowiec. Aha. A ja to tu przyjechałem. No, tu. Tak, i to na Gotartowice pojadę. Czepiosku, tu jest nasypane. Żeś się zakopał, kurczę. To za pierun tu tyle piosku nasył. A ja wiem czemu. Bo sam jest bardzo śliski lód. I tym tyle piosku nasył. No nie idzie ujechać, kurde. Tyle piosku. O, roba się kopie tutaj. Także bez cienkich opon. Raczej z cienkimi oponami nie ma szans wyjechać. Tak, no to jest zielony szlak z Rybnika na Suszec. Tam już niedaleko są Gotartowice. Dzielnica Rybnika, Borowiny tutaj są. Ale jak godomy, jest dzisiaj szczytny cel. Chodzi o Małą Zuzię z Chybia. Zbierane są datki właśnie. Tutaj widzicie tą oto Zuzię. Jest grupa na Facebooku Zuzanka Kapias, wsparcie w rozwoju. Tak. Aby wspomóc tą Zuzankę, można tam licytować różnego rodzaju przedmioty. Nawet był rower do wylicytowania, co mnie szczególnie cieszy. Można. Stare rowery, jak macie jakieś, oczywiście sprawne, można wystawić na licytację i też w taki sposób pomóc. Można też zrobić przelew na konto. Fundacja, jak ona to się nazywa? Fundacja. Zaraz wam powiem. Mam tutaj papier. Fundacja Serca dla Maluszka. Tak. Tutaj można przekazać też darowiznę. Ja to wyświetlę też oczywiście w napisach. Tutaj jest ta dziewczynka. Skąd się o tym dowiedziałem? No tak jak powiedziałem, dowiedziałem się o tym z Gazety Czechowickiej, ale także i z Facebooka mojego kolegi ze szkoły Radosława Kapias z Chybia. Mam nadzieję, że nie będziemy miał za złe, że powiedziałem imię i nazwisko. Ale był fajny gość z niego, także super. W szkole naprawdę udało się mu też pomóc. W szkole przyjeżdżał też do mnie, zadania z matematyki mu tłumaczyłem. Zadania też z projektowania konstrukcji mechanicznych, taki przedmiot my mieli. Też mu tłumaczyłem. Udało mu się, skończył szkołę fajnie. Ja też, nawet on lepiej ode mnie skończył. Także super, pozdrawiam kolegę i dacie radę, naprawdę. To już są okolice Rybnika, właściwie już Rybnik, Gotartowice. Tam gdzieś jest Paruszowiec już. Tutaj mamy stary wiadukt kolejowy, właściwie drogowy. Ale tutaj pod nami są pozostałości dawnej bany. I teraz się pytam, czemu to nie jest wykorzystane jako szlak rowerowy. No byłby super szlak żelazny, nie? Skończył się już szlak tego Spuszca. Ja już w tej chwili jadę szlakiem na Ustro. Rybnik Paruszowy, do tym super. Nie jest to bardzo.
No to mamy rybnik Fałowice, słuchajcie. I teraz tak. W tym budynku po lewej stronie to jest jakoś moja dalsza rodzina, nawet za bardzo nie wiem jaką. W każdym razie dawno temu byliśmy tu na 50-leciu ślubu i podobno drzew strzelił łepą w filar na tej imprezie. Teraz jest taka sytuacja, że jak ktoś ogląda filmy pana Eugeniusza Kluczniuka, to tutaj był jeden z filmów kręcony. Zdaje się, to był Kantpol, co tymi tirami też jeździli, co w klipa tutaj też grali. No, tu jestem w miejscu, gdzie kręcili film Kantpol Eugeniusza Kluczniuka, Klub Filmu Niezależnego. Takie słynne sceny tam były, że szef przyjeżdżał, nie, i zawsze do kałuży w los, nie? Niestety ten aktor już nie żyje, tak samo jak i Jerzy Cnota. Ten szef, to grał go Jerzy Haberstroch, on już też niestety nie żyje. Także wielka strata. Reżyserował ten film pan Eugeniusz Kluczniuk. Tutaj też była taka scena, że jeden z takich pijoczków tutaj szukał korkencyjera, nie? A potem tutaj na ochronie też robił taki mały toluś i on mu potem wyżarł wino, nie? A to tam kajsi było schowane za tym kontenerem. Może jeszcze tam jest. Pamiętajcie, że wino czym starsze, tym lepsze. Także jestem w miejscu kręcenia filmu Kantpol. Teraz przejeżdżamy obok Sanktuarium Bożego Ciała. I proszę, staro Skoda jechała. Sanktuarium Bożego Ciała w Jankowicach koło Rybnika. Legenda o księdzu Walentym na białym koniu, tak? Sanktuarium Najświętszego Sakramentu. Powiązane też ze studzienką jankowicką, na której dzisiaj nie jadę. Ale może w tym sezonie jeszcze się wybierę. Jest hyc teraz, jest hyc. Ale ja jest pojedzony, popity. Jeszcze mam 2 litry wody za sobą. Coś tam jeszcze mi zostało, że jeszcze dokupił. To już są świerklany. Świerklany witają mnie remontem drogi. No i dobrze, niech te drogi robią, niech remontują, niech idą te nowe asfalty. Niech się ta gospodarka rozwija, niech się drogi budują, niech się kolej buduje, wszystko niech się buduje. Oczywiście z poszanowaniem do środowiska naturalnego. Ale ja też miał taką drogę przez miesiąc koło chałupy, też krawężniki dowali, więc rozumiem to. Jadę dalej szlakiem zielonym, rybnika na Ustrój, w prawo się skręca na Gogołową. Tam za tym lasem pchanej jest rodzinny dom mojego taty i wujka. Nie jest już w naszych rodzinnych rękach, jest sprzedany. No i niestety no, po śmierci wujka to trzeba było zrobić szopkówka. Proszę. I no cóż, już tam nie mam po co jechać. Szkoda, no co prawda jest tam moja rodzina jeszcze,
ale tak bez uprzedzenia to trochę nie było. Ta szybowa. Czekaj, co teraz ten szlak prowadzi. Nie. Czy ja dobrze jadę? Dobrze jadę. To jest trochę podpięte. Podpięcie widać. Mamy taki piękny pałac tutaj w Boryni. To już jest dzielnica. W zasadzie sołectwo w ramach Jastrzębia Zdrój, Borynia. Pięknie odremontowany pałac. Super wygląda. Rewelacja. Byłbym go przejechał. A tam jakieś geszefty są. No pewnie to będzie hotel już. Tam pisze, że jest hotel. Dobra, no to w tym momencie rozjeżdżam się ze szlakiem Rybnik Ustruń. On idzie w prawo, ja jadę prosto. A w lewo by zaś do Żor zajechał. A ja jadę na Krzyżowice. Zimowe niepokojące znaki. 5 metrów. Na gatunku. Stoi. Myślę, coś z szczynką tutaj się działo. Tam szczynka do góry pójdzie. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo. Długo zupę zajedziesz. Tam jest hołda kawokapniówek. To się chyba nie zaszczędzi kawę, prawda? O ja. Kniówek i mamy też gruba, zresztą któreś z kolei, bo pierwsza była Krupiński, potem było Chałowice, potem było Jankowice, potem było Borynia, no i jest też Kniówek. Razem z Zofiówką doszło tutaj do niebezpiecznego wypadku. Wszyscy wiemy, co się działo. Także szczęść Boże wszystkim hajerom. I cóż powiedzieć. Zobaczcie, ja mam być o wolno niedziela, a oni pracują. A wąglo brakuje, nie? Na Śląsku podziwiajcie się, co za chamy jedne, nie? Te rządy warszawskie. Zasrane. Żeby na Śląsku wąglo brakowało. To jest hańba.
Ale teraz wyszło, stąd ten wąglarz był brany przez Rosji. A jakby my swoich do nie mieli. Kopalnia na kopalni, a zamykanie, no, zawierać. Zjadek śmierdzi. To już granica prusko-austriacko. Między strumieniem a Pawłowicami. Prag cesarsko-pruski. Po prawej była Austria. Po lewej Prusy. Trzeba uważać, że tutaj te słupki są i bardzo dobrze, że są. Że wydą duże, ale też są korzenie. Tam widać ten słup rogowy. Wiele razy już pokazywany u mnie. Tam po tym to skręca w lewo ta granica. A ja jadę w prawo. Ależ to tu zarosło. Strumo. Jak ktoś chce też przyjechać, niedaleko jest taka osada, nazywa się Białogród. Sam chyba ją widzę na wprost, wy jej chyba jeszcze nie widzicie, ale ja tam już nie jadę, bo już tam nie chce mi się. Właśnie przejechałem przez Chybię, tutaj gdzie mieszka dziewczynka, której pomagamy dzisiaj. Także jest ważna misja do wypełnienia, bardzo ważna, pomoc małej dziewczynce, no i także jej rodzicom, aby to wszystko udało się przezwyciężyć, aby się udało. To się na pewno uda, trzeba być takiej myśli zawsze, trzeba dodać zawsze otuchy, mocy, żeby było dobrze. Ja już mam prawie 120 km, ale muszę chyba to, o czym mówię od samego początku filmu, takiego napędu mi dało dzisiaj. Nawet ten upał mnie nie zna. No już jest mnich tutaj. Także pamiętajcie, szczytny cel dzisiaj mamy. Cały czas ten szczytny cel jest, bo to nie kończy się tylko na takim jednorazowym wsparciu. Wierzymy, że się uda. I oczywiście pozdrawiamy też całą rodzinę Radka, wszystkich kolegów z mojej szkoły, z resortówki. To były naprawdę wspaniałe czasy. No to już nasze ostatnie spotkanie dzisiaj. Brunów, ja już kończę Tarajza. I jeszcze raz godom o wsparciu dla Zuzi, aby wszystko poszło zgodnie z przewidywaniami, aby to wszystko szczęśliwie się zakończyło. Potrzebne jest wsparcie, także to materialne. Także no, możecie licytować różne rzeczy na stronie, na Facebooku, a także wpłacać pieniądze na konto bankowe.
jest mój lek w naszym sercu. Na konto bankowe wpłacajcie, licytujcie na Facebooku, aby pomóc to dziecko i jego rodziców. A ja już się z wami żegnam. Wodą wam wszystkim tradycyjnie jak się zdjęć. I do zobaczenia.